Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Protokół wpisany w dniu 12 września bieżącego roku w sprawie pisma wnioskodawczyni, to jest pani Ewy Rębowskiej z dnia 16.07.2012 sporządzony przez pełnomocnika dotyczący niedopuszczalnej ignorancji ze strony władzy wykonawczej gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczącej powodzi w miesiącach maju, czerwcu i lipcu 2010 i wyrządzony szkód pani Ewy Rębowskiej. Komisja rewizyjna w składzie Kasimierz Szpina, przewodniczący, członkowie Józefa Borowska oraz Gabriela Dudek przeprowadzili szczegółową analizę dokumentów dotyczących wyżej wymienionej sprawy. Po powodzi w miesiącu maju 2010 Komisja Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządziła protokół szacunkowy określenia strat poniesionych gospodarstwie Rębowskiej. Była to wizja lokalna. W związku z poniesionymi szkodami został udzielony maksymalny zasiłek celowy. Zapewniono środki czystości w posiłki w Górskim Betania oraz zapewniono rodzinie pokryw lokalu zastępczym od 4.06 do 17.06.2010 na osiedlu Kościuszki 3.49. W dniach 7.06.2010 pani Rębowska zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o ponowne przyznanie zasiłku celowego. W związku z negatywną opinią wniosku przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie pomocy nie otrzymano. Za pobyt w lokalu zastępczym rachunki za prąd, gaz i wodę zapłacił Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dniu 23.08 Urzędziem Miejskim została przeprowadzona rozmowa z panią Ewą Rębowską w sprawie wyjścia z trudnej sytuacji mieszkaniowej po powodzi rodziny pani Ewy Rębowskiej. Burmistrz zaproponował mieszkanie zastępcze na ulicy Kościuszki 3.45. Natomiast pani Ewa Rębowska stwierdziła, że mieszkanie dla czteroosobowej rodziny jest za małe i odmówiła przyjęcia mieszkania. Burmistrz ponadto zaproponował szukania odpowiedniego mieszkania względnie domu na wsiach, angażując posłów, dysłów i radnych. Lecz pani Ewa Rębowska odmówiła szukania na terenie wsi z uwagi na pojazdy syna do szkoły. Zaproponowano również rozeznać możliwość mieszkania w blokach, na co również nie wyraziła zgody, bo ma dwa psy i ona nie nadaje się do takiego pomieszczenia przez całe życie, bo mieszkała w domu jednorodzinnym. Protokół niniejszy został podpisany po uprzednim odczytaniu przez zainteresowanych. Podobnie w dniu 25.08 o godzinie 9 w biurze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzona została następna rozmowa, w której zastępca dyrektora pani Alina Sara ponownie zaproponowała mieszkanie chronione na osiedlu Kościuszki o powierzchni 27,03 m. Pani Ewa Rębowska odmówiła, że na takiej powierzchni brak jest miejsca dla czterech osób. W dniu 20 września 2010 przeprowadzono kolejną rozmowę w Urzędzie Miejskim zainteresowanym. Zaproponowano kolejne mieszkanie na osiedlu Kościuszki 517 o powierzchni 36,88 m. To jest dwa pokoje z kuchni. Zaproponowano również możliwość przekazania przez Urząd Miejski wieczyste użytkowanie działki budowlanej na ulicy Brata Alberta Chmielowskiego w celu rozpoczęcia budowy domu mieszkalnego. Wtedy klientka mogłaby mieszkać w mieszkaniu na osiedlu Kościuszki na czas budowy. Pani Ewa Rębowska niechętnie podeszła do wyżej wymienionej propozycji. Ponadto mąż klientki pracuje w firmie, która daje mu umowy na krótki okres czasu. Zaproponowano pracę przez burmistrza nie przyjęła z możliwością pracy na umowę stałą. W
dniu 27 września 2010 pani Remorska ustanowiła swoim pełnomocnikiem adwokata pana Podlasiewicza do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do reprezentowania jej interesów. W związku z pismem pełnomocnika wnioskodawczyni z dnia 1.10.2010 burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej stwierdził, że po powodzi w 2009 roku zwrócił się do administratora rzeki Brain w Krakowie o wykarczowanie drzew rosnących w korycie rzeki i na skarpach. Prace te wykonano w bardzo małym zakresie. Stwierdzono z powodu braku środków. Stwierdzono również, że kładka na terenie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego Polonajce nie ma wpływu na sytuację powodziową w tej okolicy. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił do wojewody małopolskiego zapotrzebowanie na dotację dla pani Ewy Rymowskiej, kwotę maksymalnie możliwą do uzyskania. Sprawy nie ułatwia nieuregulowany stan własności budynku mieszkalnego zamieszkałego przez panią Ewę Rymowską wraz z rodziną. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprosił panią Ewę Rymowską o okazanie dokumentu własności budynku, który jest niezbędny do wydania nakazu rozbiórki, w którym mowa w ustępie prawa budowlane. Ponadto grunt, na którym jest budynek jest własnością gminy Dąbrowa Tarnowska i jest dzierżawiony prawomocną umową. Natomiast pani Ewa Rębowska podejmuje kroki do udowodnienia stanu posiadania. W dniu 6.12.2010 w rozmowie z panią Ewą Rębowską pan burmistrz ponownie zaproponował mieszkanie na osiedlu Kościuszki, 2 pokoje plus kuchnia. Zainteresowana zrezygnowała z tego mieszkania i oświadczyła, że przygotowali częściowy remont i zamieszkają w swoim domu. Kolejna propozycja w rozmowie telefonicznej z panią Ewą Rębowską w dniu 16.12.2010 dotyczyła mieszkania na osiedlu Kościuszki. Spotkała się również z jej odmową. Były również prowadzone rozmowy kilkakrotnie z pełnomocnikiem dotyczące spraw związanych z otrzymaniem aktu własności na domu. Otrzymano informację ze sprawy w sądzie. W dniu 8.8.2012 wykonano telefon do pani Ewy Rębowskiej z ofertą powierzenia mieszkania na osiedlu Kościuszki 2/15 o powierzchni 42 m 26 setnych. Klientka stwierdziła, że mieszkanie jest za małe. Brak pokoju dla uczącego się syna oraz dla rodziny przebywającej za granicą. Ponieważ matka zapisała jej w testamencie konieczność udostępnienia rodzinie mieszkania. Rozmowę telefoniczną przeprowadziła zastępca dyrektora pani Kalina Sala. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do pani Ewy Rębowskiej o szybkie skontrolowanie dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, to jest akt własności oraz nakazu rozbiórki budynku od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej z uwagi na koniec możliwości ubiegania się o dotacje z tytułu powodzi. Należy również zaznaczyć, że dyrekcja Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadziła działania dotyczące pozyskania informacji odnośnie działki numer 139 położonej przy ulicy Kotownika w Dąbrowie Tarnowskiej, co dotyczyło wyżej wymienionej sprawy. W związku z niezłożeniem wymaganych dokumentów przez pełnomocnika pani Ewy Rębowskiej do końca 2011 roku Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył ponownie wniosek o zabezpieczenie środków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na rok 2012. W dniu 30.04.2012 dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpił do pełnomocnika pani Ewy Rębowskiej o podanie terminu przekazania do Urzędu Miejskiego brakujących dokumentów niezbędnych do zakończenia weryfikacji przedmiotowego wniosku.
to jest aktu własności oraz nakazu rozbiórki budynku bądź informacji o rezygnacji pani Ewy Morskiej z zasiłku celowego z uwagi na pilne żądanie tych informacji poprzez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Celem ostatecznego weryfikowania wniosku, ponieważ nie ma gwarancji przeniesienia szkód powodziowych powstałych w 2010 roku na rok 2013. W dniu 27.06.2012 do pani Ewy Morskiej zostało skierowane pismo przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z propozycją burmistrza Dąbrowy Dąbrowskiej przekazania lokalu mieszkalnego, to jest trzech pokoi kuchni o powierzchni 55 m kwadratowych. Na tę okoliczność została sporządzona również notatka służbowa w dniu 13.07.2012 roku. Pani Ewa Rębowska nadal stoi na stanowisku rozstrzygnięcia sądowego i oczekuje, że taką pomoc otrzyma. Miała jednak zastanowić się i rozważyć możliwość złożenia wniosku o przydział tegoż mieszkania. Pani Rębowska chciała obejrzeć to mieszkanie. Ale było to niemożliwe, ponieważ obecni lokatorzy jeszcze całkowicie się nie wyprowadzili i nie oddali kluczy. Do dnia 12.09. bieżącego roku pani Ewa Rębowska nie złożyła stosownego wniosku o przydział proponowanego lokalu. Wobec powyższych i wyjaśnienia zawartych w protokole zarzuty zawarte na wstępie protokołu, a nie wynikające z pisma pełnomocnika pani Ewy Rębowskiej są bezzasadne i zdaniem całego składu komisji powinny być oddalone. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję bardzo. Jeszcze uzasadnienie. Uzasadnienie mamy w tych dokumentach. Uzasadnienie jest w dokumentach z tym, że proszę wszystkich radnych na stronie drugiej jest po prostu, jest tam takie zdanie. Nie przyjęta została także propozycja odnośnie zakupu działki nr 139 przy ulicy Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, na którą przedłożył pani wniosek Miejskiej Ośrodek Komisji. Więc to proszę o wykreślenie, bo nie koresponduje to z protokołem. Nie było takiej propozycji. Było rozeznanie, bo liczono na to, że pani się zainteresuje tym, ale takiego wniosku nie było, więc proszę o wykreślenie tego zdania. Dziękuję bardzo. Całość uchwały jest uzasadnienie do zapytania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Państwo radni, czy ktoś ma jeszcze w tym punkcie zaręczny głos? Pan radny Bogdan, proszę bardzo. Nikt nie może domagać się, że wpisanie do księgi wieczystej właściciele Skarb Państwa lub gmina dobrowolnie zrzekli się prawa własności na rzecz osób prywatnych, jakimi są spadkobiercy pani Góry, matki pani Rymowskiej. Nikt nie może domagać się, czy w tej sytuacji gmina cośkolwiek zrobiła, żeby tą działkę im przekazać, która naprawdę nie ma żadnej wartości na tej skarbie rzeki. Bo naprawdę tam jest dwa ary, które są bez żadnej wartości. Co gmina w tym miejscu zrobiła, bo wiem, że sprawę może się w sądzie, nie jestem głębiej tym, nie mam informacji na ten temat, ale z tego wynika, że gmina tutaj w tym miejscu, jak gdyby czytając to zdanie, to nie chce dobrowolnie zrzeknąć się tego na rzecz państwa Rębowskiego. Jeżeli Rada jest władna tego, to bardzo bym prosił, aby takie coś zrobić. Dziękuję bardzo. Panie Radny, Radca, Panie Panie Dosień, proszę bardzo. Kończy się postępowanie na zasiedzeniu. Pani Rębowska jest zainteresowana tylko i wyłącznie ustaleniem przez sąd zasiedzenia tej działki na rzecz swojej matki, o której dziedziczy, gdyż tylko uzyskanie zasiedzenia tej działki spowoduje, że będzie mogła otrzymać ten zasiłek celowy w kwocie do 300 tysięcy złotych, na co cały czas liczy. Oczywiście, że myśmy proponowali dobrowolne odstąpienie tej działki i zapis tutaj w tym uzasadnieniu dotyczy, że nikt nie może zmusić ani poprzednika prawnego Skarb Państwa,
ani naszej gminy do tego, żeby się dobrowolnie zrzekła nieruchomości na rzecz osoby fizycznej. Gdyż jest ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, która mówi, że nieruchomościami gospodaruje burmistrz czy wójt, który nie może nieodpłatnie przekazywać mienia. Może tylko sprzedawać w drodze przetargu, a komu może nieodpłatnie przekazać, to jest uregulowane w artykule 13 i 14 tejże ustawy. Dotyczy to nieruchomości wymienianych między jednostkami samorządu. Tutaj jest ten problem, że myśmy proponowali, nawet na ostatniej sprawie, było powiedziane, było na pytanie sądu, czy chcemy dobrowolnie te sprawy załatwić, jak najbardziej. Możemy tylko sprzedać, tylko taką decyzję może podjąć burmistrz. I mówiliśmy, że istnieje możliwość no, nadzwyczajnego ograniczenia wartości, bo rzeczywiście prawda jest taka, że ta nieruchomość może nie ma jakiejś wielkiej wartości. No niemniej jednak stanowi nieruchomość gruntowa mienie gminy Dąbrowa Tarnowska, tak jest to wpisane i my nie możemy tego odpłatnie oddać. Odpłatnie tak, choćby za najniższą cenę, ale to tej pani nie urządzało. Odmówiła, że ona nie jest zainteresowana. Mogę tylko tyle powiedzieć, że byliśmy na rozprawie w czwartek, w piątek była rozprawa, na której wszystko wygląda na to, że sąd w tej chwili pójdzie na to, żeby uznać zasiedzenie tej nieruchomości przez matkę pani Rębowskiej ze względu na to, że budynek ma 100 lat, że wykupili go w 1945 roku, że adwokat wystąpił o to, by zaliczyć posiadanie tego gruntu przez poprzedników, czyli tych, którzy sprzedali ten grunt w 1945 roku. Jeżeli sąd oczywiście się przychyli do tego wniosku, to wydaje mi się, że pan burmistrz nie będzie się odwoływał i w tym zakresie możemy tylko pójść na rękę, prawda? Że... Natomiast nie mogliśmy wyrazić zgody na nieodpłatne. Zresztą no na coś my powinni wyrazić zgodę, skoro to będzie zasiedziane jeszcze przeciwko Skarbowi Państwa, bo to zasiedzenie 30 lat miało miejsce w 70 latach, kiedy gmina jeszcze nie posiadała tego gruntu. My jesteśmy następcą prawnym i cały czas toczy się postępowanie. Ale mówię, no nie było takiej możliwości, nikt nie może zmusić pana burmistrza czy poprzednika prawnego, by wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie gruntu osoby fizycznej. Zupełnie inna sprawa jest uzyskanie tej pomocy finansowej. Więc tutaj gmina robi wszystko, żeby zatrzymać te pieniądze na szczeblu Urzędu Wojewódzkiego i tam cały czas są ponaglane i przesyłane pisma z tutejszego Urzędu z Ośrodka Pomocy Społecznej, że zostaną doręczone te dokumenty, które zostaną. Tym dokumentem pokazującym jest wykazanie własności tego budynku, łącznie z nieruchomością oczywistym gruntem. Jeżeli nie odbyło się to na tej rozprawie, będzie 31 ostateczny wyrok, dlatego że pełnomocnik pani Rębowskiej powiedział, że życzy sobie, ażeby zasiedzenie nastąpiło rzecz na rzecz i matki pani Rębowskiej i jej ojca. I sąd powiedział, no to w takim razie, jak pan pełnomocnik taki wniosek składa, to niech to napisze na piśmie i przedłoży, bo taki wniosek musi być złożony na piśmie. I pełnomocnik miał ten wniosek przedłożyć i sąd powiedział, że ostatecznie już decyzja zostanie podjęta 31 października. W moim odczuciu, tak jak było prowadzone postępowanie, sprawa zakończy się pozytywnie dla pani Rębowskiej. Ale mówię, to są moje odczucia. Dziękuję bardzo. Pani Rady, wystarczająca odpowiedź. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, ale z tej dyskusji z protokołu można by odnieść wrażenie, że problem tkwi w tym, że gmina nie podarowała bądź nie sprzedała za symbolicznego złotego gruntu. To nie jest tak. Kluczem do sprawy jest udowodnienie prawa do budynku, bo to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
musi dać decyzję o rozbiórce i to otwiera drogę o staranie się o dotację, o odszkodowanie budżetu państwa za pośrednictwem wojewody małopolskiego. A więc nawet gdyby dzisiaj gmina oddała za symbolicznego złotego, to nie załatwia sprawy. Liczy się stan w dniu powodzi. Chodzi o rok 2010, wtedy, gdy były zdarzenia powodziowe. Nie ma innej drogi, jak kwestia zasiedzenia, o czym tutaj pani mecenas Wójcik mówiła. Więc tutaj nie ma żadnej przeszkód ze strony gminy, jak również nie jest potrzebny taki apel, żeby oddać klub, bo to nie załatwia niczego. Po prostu musi to się załatwić takim trybem, jak jest rozpoczęte, że trwa długo, to trwa. Denerwują się służby wojewody, my też, bo pieniądze co roku rezerwujemy, przychodzi koniec roku, ich nie wykorzystujemy i istnieje obawa, że gdyby na 2013 rok nie było tej dotacji, no to problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, bo pytanie, skąd wtedy wziąć te pieniądze do tych 300 tysięcy. To nie znaczy, że 300. Maksymalnie jest do 300 tysięcy złotych, tam jest elaborat szacunkowy i jest to wyliczone. Więc z naszej strony i z mojej strony i z podległego mi miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej było bardzo dużo działań życzliwych, zmierzających do tego, żeby udzielić pomocy. To, że oferowaliśmy mieszkania różne, mniejsze, większe, takimi, jakimi gmina dysponowała, to nie wynikało z tego, że my chcemy tą rodzinę pozbawić odszkodowania. Absolutnie nie. Bo zdawaliśmy sobie sprawę, że przychodzi kolejna zima i zamieszkiwanie w tak zniszczonym budynku, to jest niebezpieczne i niebezpieczne dla zdrowia i tak dalej. W związku z tym były te propozycje. To nigdy nie oznaczało, że przyjmiecie państwo lokal, to już jesteście pozbawieni, bo to był lokal na czas rozwiązania sprawy. To zdawaliśmy sobie sprawę, że w sądzie toczy się i ona po prostu potrwa. Nie chcieli z tego korzystać, chcą mieszkać. Dobrze, że ten rok był suchy i nie było kolejnej powodzi, bo przy niewielkich bezbraniach tam woda wchodzi od razu do budynku. Gdyż jest tak położony, że praktycznie budynek jest w porycie rzeki. To był tam, to jeździ tam jeszcze, to bierze. Okna budynku są na wysokości chodnika, ulicy Oleśnicka. W związku z powyższym, tam nigdy nie można mówić, że nie ma ryzyka. Tam zawsze będzie ryzyko przy oberwaniu góry, czy przy grudniowych opadach. Brej się podnosi i momentalnie jest po prostu ta sama sytuacja. Więc chcę powiedzieć, że dołożyliśmy maksimum starań, żeby te pieniądze nie przepadły, natomiast wpływu na to, jak się toczyła, czy szybko, czy wolno rozprawa przed sądami, nie mamy żadnego. Tam, gdy byliśmy powiadomieni, zawsze braliśmy udział i z życzliwym nastawieniem. I faktem jest, że nic się nie stanie, jeżeli sąd przyzna i będzie zasiedzenie, i będzie uchylony wpis, decyzja komunalizacyjna, że te 200 ileś tam 90 metrów kwadratowych nad rzeką nie będzie należało do gminy. I oświadczam, że nie zamierzam się od tego odwoływać. Nie jest to w naszym interesie, bo my chcemy pomóc tej rodzinie, która najbardziej właśnie ucierpiała podczas powodzi i w 2009 i w 2010 roku. Dziwię się tylko, że tego typu zarzuty są formułowane pod adresem gminy, czy jak to jest ogólnie napisane, organu wykonawczego gminy. Ale dobrze, że państwo zbadali to dokładnie. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania pana radnego Bendy. Szanowna Rado, przepraszam, bardzo rozumiem, bo radca prawny mówi, że państwo Burakowie nabyli budynek w 1945 roku, czyli jak nabyli w 1945, czyli prawo do własności budynku mają. Pan burmistrz mówi, że cała sprawa polega na tym, że prawa do własności budynku nie mają. No to coś tutaj nie gra, no coś tutaj jest niejasne. Inne przepisy, które pozwalały na odróżnienie domu jako ruchomości niezwiązanej z gruntem. I jest akt notarialny spisany w ten sposób, że poprzednicy, którzy posiadali ten dom, napisali tak. Sprzedajemy pani Stefani Burak ruchomość w postaci domu. Ruchomość, tak? Tak, domu.
Natomiast grunt jest własnością gminy. Gminy Dąbrowa Tarnowska. W paragrafie 5 tej umowy widzę. Sprzedajemy pani nieruchomość, natomiast musi sobie pani załatwić sprawę między gminą Dąbrowa Tarnowska w zakresie uprawnień do gruntu. Takie były przepisy, wtedy tak można było. I prowadzone były procesy w tej chwili w sądzie w Dąbrowie Tarnowskiej na okoliczność. Właśnie wpisania własności tego domu przegrano. Potem była sprawa w Okręgowym Sądzie w Tarnowie na temat zasiedzenia, ale w trybie przepisów, które mówiły, że nieruchomości porzucone w okresie wojennym należało tam zasiedzić 10 lat w związku z tym, że ona tam przyjęła protokołem zdawczo-odbiorcze. Przegrano. Ale w tym wyroku z Sądu Okręgowego powiedziano, że no może się jeszcze starać o zasiedzenie ze zwykłych przepisów, tym, że ta dobra wiara 20 lat, zła wiara 30 lat. Skorzystali w tej chwili z trzeciego procesu w tym zakresie, ale to nie nasza wina. To nie myśmy wpisywali domu, to robił pełnomocnik, to nie myśmy ustalili wartość tego domu na taką wysoką kwotę, że musiał się włączyć sąd okręgowy i prokuratoria generalna, bo cały czas, żeby państwo też rozumieli dobrze, że zasiedzenie będzie nie przeciwko gminie, bo my jesteśmy następcą prawnym Skarbu Państwa i w procesie również uczestniczy powiat Dąbrowa Tarnowska, bo starosta reprezentuje Skarb Państwa. Oni wprawdzie tam nie uczestniczą, więc to jest taki problem, że ich to nie interesuje. Niemniej jednak, jeżeli zostanie stwierdzone zasiedzenie, to nie przeciwko gminie Dąbrowa Tarnowska, tylko stwierdza się przeciwko Skarbowi Państwa, że grunt Skarbu Państwa został zasiedziany przez Stefanię Burak i jej męża. Tak prawdopodobnie orzekli sąd 31 października, gdzie sąd powiedział, że będzie to ostatnia rozprawa. Oni tam w międzyczasie tylko wniosą do pismo, że życzą sobie, żeby zasiedzenie było nie tylko na rzecz pani Stefanii Burak, bo tam nie było rozłączności małżeńskiej, bo byli małżeńscy, nie jak zasiadali, bo ten grunt to już wspólnie. Cały czas się właśnie o to rozchodzi w tej chwili, że nowe przepisy obecnie obowiązujące czynią naniesienie na gruncie własnością tego, który posiada grunt. I to są te problemy, że nie można było rzędnie zapisać budynku i stąd był problem nadzoru budowlanego, który miał problem z ustaleniem adresata decyzji o rozbiórce, bo my jesteśmy właścicielem gruntu, jesteśmy wpisani, skomunalizowani w księgach wieczystych, to my jesteśmy właścicielem tego skrawka ziemi, natomiast dom jest bezsprzecznie akt notarialny jako ruchomość sprzedany pani Stefanii Burak. Tam jest to właśnie ten problem, że w tym akcie notarialnym wyraźnie się mówi, że my wam sprzedajemy ruchomość, był taki czas, że sprzedawano garaże, prawda, niezależnie od gruntu. Chciałeś kupować garaż, czy spółdzielni, czy gdziekolwiek, to kupowałeś sobie jako ruchomość, płaciłeś od tego podatek, ale grunt dalej był spółdzielni. I to jest ten sam problem, że ruchomość oni kupili, ale tam w tej umowie w dwóch paragrafach jest zaznaczone, ja ci sprzedaję tylko ruchomość. Natomiast grunt jest nadal własnością. Wtedy się to nazwało gmina Dąbrowa Tarnowska, tak jest pisane. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, więc przystąpimy do głosowania. Uchwała Miejska Dąbrowa Tarnowska. Dnia 10 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dąbrowej Tarnowskiej. Pozwólcie państwo, że odczytam paragraf pierwszy, bo zapoznałem się z zarzutami zawartymi w skardze. Dnia 16 lipca 2012 roku pełnomocnika pani Ewy Lębowskiej, rozsądzącego nieprawidłowości ze strony władzy gminy Dąbrowa Tarnowska przyruszowaniu skutków w połowie 2010 rok i wyrównaniu wyrządzonych szkód pani Ewy Lębowskiej stwierdza się, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Dąbrowej Tarnowskiej postępowanie nie potwierdziło się przeanalizowanie dokumentów zgodności zarzutów skargi, a zatem skargę należy uznać za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwóch.
wstrzymało 17 za. Jest 16. 16 do 2. Dziękuję bardzo.